Witam serdecznie, 5:45. Dzisiaj zrobiliśmy taki krótki trening przed jutrzejszym koszowaniem na pierwszy lot konkursowy oddziału Gdynia Chylonia. Tu są moje gołębie i Krzycha, czyli te, które lecą z tego wspólnego małego gołębniczka plastikowego. Później są gołębie kolegów praktycznie z oddziału, sekcji, czyli gołębi mamy mamy w granicach 300 paru. 5:45, słońce ładnie wschodzi, czyli startujemy. Zaraz gołąbki sobie polecą. Jest piękna pogoda. Na 300 gołębi. Gdzieś tu powinny nabrać ładny kierunek zaraz. A my lecimy do domu. Dobry lot. Dobra. Witam ponownie. Gołębie praktycznie są już po treningu. Z tym, że no do tej pory to był chyba najgorszy lot, jakie one miały. Bo do tej pory brakuje 6 gołębi. Był to dystans 50 km. Dzień prędzej, parę dni prędzej robiły 152, robiły 134, 100, ileś tak wywózek od 50 do 70 km. A dzisiejszy oblot, trening praktycznie dziwny. Piękna pogoda, przy praktycznie naprawdę bardzo ładnej pogodzie. Wypuszczenie tych gołębi ładnie się wzbiły, ładnie poszły na kierunek. Po kilku minutach wróciły na miejsce i tam krążyły przez ładnych parę minut. Nie mogły nabrać kierunku. Nie wiem, czy coś jest w pogodzie. To nie były tylko moje gołębie. Tam były gołębie kolegów, mieliśmy ponad 300 gołębi. U nich tak samo wygląda, tu brakuje 6, tam brakuje trochę więcej tych gołębi. No czasowo były bardzo dobrze te pierwsze 10 gołębi, ale no co z tego, jak jeszcze nie ma 6, gdzieś się poentają. Podejrzewam, że bardzo dużo gołębi było dzisiaj wypuszczanych i naprawdę całymi stadami po drodze było można widzieć całe grupy gołębi. Może dlatego gdzieś się spięły, bo tu też było parę gołębi, które dopiero w tej chwili, chwilę temu odleciały. Czyli mówię, no tak to wygląda, że na tą chwilę nie ma jeszcze 6 sztuk. One czekają na jedzenie, no nie będę ich karmił, poczekamy jeszcze na tamte. Miejmy nadzieję, że wrócą. Miejmy nadzieję, że wrócę. Tak. Do usłyszenia. Dobry lot.